Dobry wieczór Państwu, dzień dobry. Witam razem ze swoim kotem. Jest mój kot, jesteś kotku, jesteś dobrze. Zaraz zobaczymy, jak to szybko wejdzie. Wyłączyłem wszystkie programy grzące mi internet, ale spróbujemy. Może coś będzie. Nie widzę się jeszcze. O, już się troszeczkę widzę. Dobra. Milan Mexico. No i co, jest pan za... No, co, transmisja jest offline. Musi być. No nie rozumiem, dlaczego jest offline. Ona ma być na żywo, więc co jest grane? Jest, o, znowu idzie. Coś się, widzicie państwo, coś się dzieje. Ruszyło, nie rusza, więc nie wiem w ogóle, o co chodzi. Ponoć rządzi. No ponoć rządzi, według marszałka Kuchcińskiego Podkarpacie rządzi, proszę państwa. No co mam zrobić? Widać mnie już? To dobrze, że mnie już widać. Przynajmniej ja siebie widzę. Dobra, zaczynamy. Zaczynamy. No tak jest, jak jest, to nie tak jak u Daniela. Cześć, Kita, powiedz coś państwu. Dobrze, chodź tutaj. Jeszcze raz. Proszę Państwa, ja dzisiaj zacznę troszeczkę inaczej. Jeszcze w ogóle miałem dzisiaj nie nadawać. Zacznę od czegoś, co będzie trochę długie. Ja to skrócę, ale chciałem najpierw coś Państwu przeczytać. Może ktoś wcześniej rozpozna, co to jest i z czego to jest, a potem, proszę Państwa, zobaczycie. A ja potem powiem, z czego to jest. Zaczynam od samego początku. Nie będę śpiewał łacińskiego. Ja nie będę tutaj dedykacji łacińskiego motta czytał. W Bolonii na Akademii astronom Panda Filanda rzekł, bilet zdejmując włosów. Panowie, to jest skandal. Zbliża się koniec Ziemi, a może całego kosmosu. Wszystko przed wami rozwinę. Perturbacje i paralaksy, bo według mojej taksy świat jeszcze potrwa godzinę. Na te okropne słowa podniósł się Imć Marconi, oświeczeńsza głowa w całej Bolonii. I rzekł, Areopagu, mędrców najznakomitszy. Wszystko, com słyszał, jest blagą, jak 6 to jest 3 i 3. Wszem wobec jako rektor oświadczam przeto, że kto takie brednie lansuje, na karę zasługuje, że taki głupi argument wymyślić mógł energumen, szarlatan Panda Filanda. Rumor się zrobił na sali, wszyscy uczeni gwizdali, wołali skandal i granda. On tu nas chciał omamić, nabujać, skorumpować, zidiotyfikować. Poczekaj pan, kłamstwo plami. Nikt z czoła ci hańby nie zdejmie. Jak mówią, tak to mówiąc, wyszli stuknąwszy pulpitami, jak w polskim Sejmie. Zostały czarne pulpity i czarny na ścianie krucyfiks i na katedrze zgnębiony, maleńki, pokurczony astronom. Dalej jest taki ciekawy opis i idziemy sobie dalej. A kiedy bieg planet stał się krzywolinijny, urodzono nad ranem pochód protestacyjny. Wszyscy w nim udział wzięli. Mniejsi, więksi i mali, czarni, żółci i biali, parlamentarni mowce, krawcy i brzuchomowce, szatani i anieli, a jeszcze komendianci, a jeszcze policjanci, księża i rabini, siła, siła narodu, a na czele pochodu jechał rektor na świni. Z obnażonymi nogami szli ekshibicjoniści, transparenty nieśli socjaliści, a komuniści dynamit. Rzecz oczywista, anarchiści nieśli maszyny piekielne, masony kielnie, a dzieci wianki z zielonych liści, zakamieniali royaliści, śpiewali Eviva il Re, za nimi neopapiści, co byli trochę marksiści, też śpiewali, targali niebiosa, Eviva bandiera rossa, hehe. A wszystko składnie i ładnie, w porządku rzędem gromadnie, mityngi, wiece, masówki, Ku Klux Klany, bojówki, kule dum-dum, szły rezolucje, protesty, rewolucje i manifesty, tłum. Na samym końcu pochodu szły pojednaczki narodów, międzynarodówki pierwsza, druga i trzecia, czwarta, piąta i szósta i siódma. I z miliardowej gardzieli wyrwał się ryk. Nie chcemy końca świata. Na złość się zrobił koniec świata. Sik. Proszę Państwa, ten wiersz w kwadrydze numer 2 w 1922 roku opublikował kto? No kto wie, czyj to wiersz, proszę Państwa? No. No kto wie, czyj to wiersz? Prawda i nie, istotrzy i nie Artur, tak. Opublikował Gałczyński. Właśnie. I to się nazywa Koniec świata, satyra na wszechświat. No właśnie, to cytuję. Chciałem to Państwu przeczytać. Nie wiem dlaczego, bo po dzisiejszej debacie sejmowej właśnie tak mi się to skojarzyło, że tam jest ten fragment, że trzasnęli pulpitami jak w polskim Sejmie. Może dlatego, ponieważ to, co dzisiaj zobaczyłem w Sejmie, było strasznie śmieszne w ogóle z jednej strony. Po pierwsze, proszę Państwa.
Powiem wprost, no pan Nitras nie ma prawa, tak prawdę mówiąc, mówić coś o moralności, o tych wszystkich innych rzeczach, dlatego że ja mu przypomnę, że chyba pan Nitras miał jakiś problem nie tak dawno, z rok temu chyba, z parkowaniem na przystanku, ponieważ zdaje się, rodzinę odprowadzał, zostawił samochód jako wielki pan poseł na przystanku. I nie obchodziło go, że autobus nie może odjechać i jeszcze się podobno nawet awanturował. No wiadomo, wybrańcom narodu wszystko wolno, prawda? A z kolei pan Szczerba, który mówił o czym, jak on tak ładnie powiedział, ja muszę sobie to zobaczyć, gdzie to, jak on tak ładnie powiedział, że parlament stracił w ogóle szacunek w społeczeństwie, no ale wie pan, panie pośle, ten parlament stracił szacunek również w momencie, w którym pewien poseł PO wchodził do toalety poza kolejką, posługując się legitymacją poselską, ale przy wejściu do toalety, nie wiem co robił z tą legitymacją w toalecie, może do tego ona służy, ta legitymacja w tym momencie, więc ponieważ jest wielkim posłem, więc mówienie na ten temat, proszę państwa, jest trochę śmieszne, tak na dobrą sprawę. Poza tym parlament, w którym jest pan Kukiz z PSL-em, będzie, no to stracił w ogóle. Zresztą ta klasa polityczna nie może nic zrodzić dobrego i to o tym widać, po prostu. Tak prawdę mówiąc, to w tej całym zawirowaniu o marszałka Sejmu, przecież to pani Witek, nie pani Witek, to jest naprawdę wszystko jedno na te 2-3 spotkania, już do końca nie zdążą nic bardziej niż to już zrobili po prostu. To pan Sanocki, który zwrócił nagle uwagę, o dziwo, pan Sanocki odkrył, jak nagle po 4 latach bycia posłem, jak urzędy traktują ludzi. No, bardzo ciekawe, że wcześniej nie wiedział. Ale w tym paku ma rację, nikt na to nie zwrócił uwagę. Rzeczywiście, Polak, obywatel polski jest pozbawiony indywidualnego prawa wyborczego, ma tylko bierne prawo wyborcze, czyli po prostu, a nie czynne, czyli, znaczy ma czynne chyba, tylko po prostu jako wrzucać do urn, w ogóle on powinien się nazywać to wrzucacz do urn, proszę państwa, bo o to wszystkim chodziło, więc to było wszystko śmieszne. No, Przemysław Ligorowski, no właśnie, ostatnio też dzisiaj się zdjęcie pojawiło pana Najsztuba, który zaparkował sobie na pasach. No jemu wolno, ostatecznie sąd usankcjonował jego wielkość. I już staruszki, które poruszają się z prędkością formuły pierwszej, nie będą mu przebiegać przez drogę na pasach i na czerwonym świetle, także wiadomo, o co chodzi. Właśnie. Pole Atreda, do tego dojdziemy, ponieważ proszę państwa, to będzie trochę smutne, co powiem. Znaczy Paweł Zegarow, panie Piotrze, czy myśli pan, że opozycja ma jeszcze jakieś asy w rękawie, które wyciągnie tuż przed wyborami? Tak, ma i prawdopodobnie jeszcze więcej. Dobrze, jest już dźwięk? Już jest dźwięk, dobrze. No więc wracając do tego, od którego miejsca nie ma? No dobrze, więc wracając do tego, już jest, od kiedy nie ma? Dobra, już jest znowu dźwięk chyba, zaraz zobaczę na OBS-ie, coś mi się tutaj musi wyłączyć. No widzicie, zdarzy taka niefachowa transmisja. Dobra, to teraz będę dalej mówił. No. Także proszę państwa, ale w którym miejscu wyszedł głos, bo nie wiem. Już jest głos, no znam się rypło, no. Dobra. I proszę państwa, jak państwo widzicie, no niestety wybrańcy narodu nic nie wyciągnęli, żadnych wniosków. Tutaj pan Dworczyk przedstawił chyba fragmenty tego rozporządzenia, które chcą robić bardzo dobrze. No to po tylu latach w końcu zrozumieli, że samoloty rządowe należą do rządu i do wykonywania oficjalnych czynności.
i oficjalnej delegacji i tak dalej, a nie są prywatą i to za to wszystko płaci podatnik. I porównywanie tutaj, że pan prezydent Stanów Zjednoczonych wozi rodzinę, to jest porównywanie nietrafione, ponieważ akurat tak się składa, że system ochrony i wszystko to, co rodzina, to co dotyczy prezydenta Stanów Zjednoczonych, jest bardzo ściśle uregulowane i powiem państwu szczerze, że stosunkowo to oni wydają o wiele mniej. Oczywiście stosunkowo na ochronę i na to wszystko oni bardziej oszczędzają po prostu. No i pan Krzysztof Gaz znowu szuka sensacji, nagrania podkarpacza. Co pan chce poglądać? Niech pan se wejdzie na jakąś stronę, której są gołe panienki, pełno jest taki i pan sobie obejrzy. Taki pan będzie zadowolony. Tak chodzi ci pod jakie to podglądactwo w narodzie. Co pana interesuje jakiś stary facet, który jest posłem z młodą kobietą, bo to jest obrzydliwe w ogóle. No i już. Po jakie ma jeszcze czasy? No prawdopodobnie ma jeszcze jakieś tam masy i prawdopodobnie będzie, ale nie sądzę, żeby już dalej waliło, bo to wali troszeczkę i w nich, proszę państwa. Natomiast naprawdę najciekawsze jest to, co mówił poseł Sanocki, bo rzeczywiście Polak, obywatel RP, coś niezgodne z konstytucją, ma prawo tylko i wyłącznie do wrzucenia czegoś do urny. Natomiast jeżeli chodzi o prawo wyborcze, to niestety tego nie ma i zaraz do tego wrócimy, proszę państwa, bo trochę... Bo troszeczkę, proszę państwa, chciałem, trochę to będzie, nie będzie takie wesołe to, co powiem, ponieważ tak się dziwnie składa, że no niestety ja po wczorajszym audycji i po tym powiedziałem, nadal uważam, że głosowanie na PSL to zdrada, no niestety nie życzę sobie w tej chwili, żeby pewne portale przedrukowały, czy w ogóle przedrukowały moje posty, czy umieszczały moje zajęcia, moje filmy. W pewnym momencie usłyszałem nawet od jednego, że ja jak tchórz uciekłem z Polski, jak tchórz w ogóle strasznie. Chciałem przypomnieć, że jeszcze tydzień temu sam publikowałem, właściciel tego portalu i główny animator napisał list, którym się zarzekał, że już nigdy wypowiada posłuszeństwo Gigizowi, nie pójdzie z nim do PSL-u i w ogóle, ale jak się okazuje, pójdzie, bo chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby posła wprowadzić, mieć swojego posła, mieć tą kasę. I cytuję, a no jak wejdą, to się wycofa, to wyjdzie z tego klubu i będzie niezależny. Więc już widzę, że oszukują wyborców jak tylko mogą. Również i ci niektórzy, ci wszyscy kukizowcy. Chciałem tu również powiedzieć, duża część środowiska ze stowarzyszenia Kukiz 15 połączy się z jedną istniejącą partią i będzie się nazywać to Alternatywa 19 i różni ci oszukani na Kukizie, którzy nie mogą się z tym pogodzić. Z tego co wiem i co do mnie kontakty doszły i to będzie nawet dwóch czy trzech, nawet posłów, którzy są na tyle uczciwi, że nie mogą tego znieść, też się w to włączą. Oczywiście oni nie mają bardzo małe szanse wejścia gdziekolwiek, ale spróbować trzeba. Cały czas uważam, że PSL, że głosowanie na PSL, proszę państwa, jest zdradą. Każdy, kto głosuje na PSL, działa przeciwko Polsce. Przykro mi. Tak uważam i tak będę uważał i wolno mi uważać. A poza tym głosujcie sobie na kogo chcecie. Jest to przykre, tym bardziej, że ja nie mówię wielu rzeczy, nie chcę mówić również ze względu na rodzinę, która czasami tego słucha, czyli mój syn, ale teraz muszę i potem będę miał całą masę pytań, więc ja mimo wszystko w tle cały czas usiłowałem ze swoich ograniczonych możliwości spróbować, dlaczego właściwie stało się tak, jak się stało. Ja się tutaj znalazłem. Doszedłem do pewnych wniosków. Z tymi wnioskami jeszcze poczekam. Tym bardziej, że mam pewne wrażenie, że chciano mnie tutaj zneutralizować, a nawet i fizycznie w sposób dość ciekawy. A jak się wybroniłem przed tym, to okazało się też bardzo ciekawie, no ale to jest inna sprawa. Także ja nie histeryzuję, proszę państwa, w tej chwili nie mam dokumentów, nawet nie mogę się ruszyć stąd, jestem tak jakby więźniem, więc nie mogę po prostu wszystkiego rozpocząć, ale wydaje mi, ale i tak do tego dojdę, prędzej czy później. Zresztą powiedziałem to również policji w rozmowie z policją, nie tylko z policją, że ja to do tego dojdę, po prostu do tego dojdę, proszę państwa. W każdym razie wszystko zmierzało do tego, żebym się po prostu wykończył, albo przynajmniej prawie wykończył
I wtedy można, i wtedy to byłaby już całkowita neutralizacja. To wszystko trwało ponad, moim zdaniem, tak to jest. No a zostałem w końcu, jak widzicie Państwo, na zero, bez niczego i jestem wolny, przynajmniej. No. A to jest przykre, bo liczyłem na tego człowieka, myślałem, ale atak, no ale widzę, że chodzi mu tylko i wyłącznie o to, by mieć własnego posła, immunitet, diety, posła, który i tak gówno sam zrobi, a jak będzie niezależnym, zrobi jeszcze tylko, bo i tak nic nie zrobił przez te 4 lata, tak jak mówiłem. No ale dobrze, ich sprawa, powiedziałem jeszcze raz, Alternatywa 19, tam na ogół będą ludzie, którzy będą ci, którzy są... Naprawdę zwykli, normalni ludzie, którzy nigdy w polityce nie byli, nie bawili się w to nigdy, ale w końcu obudzili. Część z nich obudziła się, bo uwierzyła w Kukiza i uwierzyła w Jowy i w to wszystkie i nie może uwierzyć w to, co stało się teraz. I o dziwo oni potrzebują struktury stałej, bo to jest potrzebne w systemie polskim i spróbują. I naprawdę spróbują, nie mają forsa, dlaczego nie spróbują? Może rzeczywiście zarejestrują te listy i już. No. LR Wensen, to nie tylko o to chodzi. I tym bardziej, że dostaję cały czas dziwne maile, ktoś już sugeruje, że zna norweski, przypuszczam, że to to samo środowisko. Problem polega, że do pewnego momentu płacono, a potem i również temu środowisku, że mnie w jakiś sposób zachęcić, ale teraz już jest inaczej. No trudno, niech będzie jak będzie, wiem, że tego słucha i będzie miał pretensje, ale trudno. Za to się odpowiada. Paweł Zegarow, nie sądzę, żeby projekt Maxa Kolonko, Partia Ruch Społeczny Rewolucyjny może nie zaistnieć. Nie, 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 to jest także Partia Wielkopańska. Tu chodzi o partię inną. Proszę Państwa, ludzie, którzy są tak naprawdę kierowcy, zbrojarze, betoniarze, ci, którzy naprawdę pracują, nie tylko oni, którzy sami się wykształcili, którzy poczuli pełną świadomość, ale są uczciwi, wszystko zawdzięczają nie jakimś układom politycznym, których tkwią od 30 lat, ale własnej pracy, jeżeli coś mają, a ledwo wiążą koniec z końcem. Ci ludzie będą tworzyć Alternatywę 19 z różnych rzeczy, różnych środowisk i bardzo wiele postulatów jest tam takich, będzie takich, o których, to zresztą można nawet na stronie Alternatywy Społecznej zobaczyć. No, zobaczyć, proszę Państwa. Karol, a skąd pan wie, że ona nie jest zabezpieczona? W jaki sposób jest? Trudno. Natomiast dla mnie twierdzenie, że podpniemy się pod PSL, wrzucimy tam posła, a potem jak się poseł dostanie, bo jakoś inaczej poseł się dostanie, to potem wyjdzie z tego i będzie niezależny, żeby się oczyścić z PSL-u, to jest nieuczciwe wobec wyborców, również i wobec PSL-u. To jest naprawdę typowe partyjniactwo i typowa systemowość. Właśnie. Już. Dziś przemysł, czy ja wierzę? No, proszę pana, nie to, że ja nie wierzę. Wierzę, nie wierzę. To nie o to chodzi, wie Piotr Łobaciński, czy ja wierzę w pobicie Przemysława Witkowskiego. No, też się zacząłem zastanawiać, bo nagle jest bardzo dużo wideo, takich różnych rzeczy. Ten człowiek, który go pobił, to taki jakiś, że ja bym mu chyba nawet dał radę, taki niezbyt silny, a ja nie należę do ludzi silnych, poza tym jestem schorowany, stary i nie należę do takich bardzo silnych ludzi, a nie mam przy sobie żadnej broni porządnej, żeby się obronić, jak wiadomo. No właśnie. Tak to wygląda. I tak, to prawda, plutodiste. Ja cały czas mam te same, bo tak samo i krytykuję. I teraz chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo sobie zatem porozmawiamy, pozadajecie mi jakieś pytania. Tutaj jedno pytanie było dość ciekawe. Ja wrócę do tego, to ktoś mi to zadał, do tych Ukraińców jeszcze raz, bo to jeszcze raz niech się przypomni, bo to był gdzieś na górze, ale był taki... Karol, to jak pan się obawia, że mogą być uczciwi, mogą wpaść po jednym kocie, to niech pan nie głosuje. Jak pan idzie głosować, to na koło pan chce na tych nieuczciwych. Bardzo dobrze. Chodzi o to, że Mariusz Kamiński przyjmuje 2 resorty. Mam nadzieję, że tylko na 2 miesiące. Bo wiecie, proszę państwa, co było wbrew pozorom największym osiągnięciem po 89 roku? Nareszcie rozdzielenie służb specjalnych, wyjęcie służb specjalnych z MSW. Także były to 2 równorzędne instytucje. Proszę Państwa, nie może być połączonych służb specjalnych typu wywiad i kontrwywiad, nie można połączyć razem z policją. Albo to robimy w ramach policji, tak jak jest w niektórych krajach w ogóle, ale nie może to być w jednym ministerstwie. To są 2 różne systemy w ogóle wartościowania i walutowe i systemy służb, jak ja to mówię.
jak ja to mówię. Natomiast jeśli chcemy stworzyć służby bezpieczeństwa, to rzeczywiście potrzebny nam jest operacja Kisztak 2. Ja dzisiaj złośliwie napisałem, że jak pani Witek, która nie może sobie w tym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, widzę, że nikt sobie nie może poradzić z pewnym wiceministrem. I to chyba tylko o to chodzi. Jak pani Witek odeszła na marszałka, na marszałkinię Sejmu, pewnie będzie dobrze. Pewnie będzie dobrze. Będzie dobro na ten. Dlaczego ma być złą? No, tam już to już jest końcówka, więc na pewno będzie dobro. To być może Mariusz Kamiński przyjdzie, ale coś tutaj będzie musiał odpuścić, albo CBA, albo służby w ogóle w tym momencie. Tak mi się wydaje. A nam bardzo potrzeba służb specjalnych. Niestety. Niestety, proszę państwa. I uważam, że MSW to można tylko, że takie scalenie wszystkie, jak to zrobione by zostało w 1981 roku, jak Jaruzelski został, premierałem, tak to się nazywało, premier generał, nazywaliśmy go premierałem po prostu, to w tym momencie, proszę państwa, no cóż, no. Problem polega, że jeszcze Kiszczaka 2 bym znalazł i nawet bym potrafił wymienić, tylko że z generałem będzie mi trudno wymienić po prostu. Generała będzie mi po prostu trudno wymienić, no ale nic. Natomiast bardzo ciekawe pytanie tu jest. Panie Wiatrze, czy wprowadzenie stanu wojennego uratowało przed rozjechaniem przez radzieckie czołgi inwazję? Nie. Nie, oni nie potrzebowali wjeżdżać, oni już tu byli. Nie szkodzi. Chris Mack to chyba o tych Ukraińców. Dobrze. Konfederacja, ktoś udał, czy zwiększa Konfederację. Proszę pana, Konfederacja sama musi się określić i przestać się kłócić, bo tam zdaje się wszyscy odchodzą, tutaj pani Godek ma do nich pretensje, jakiś Wilecki tam ma być, jacyś generalicja, to jest tak trochę jak z tym stowarzyszeniem Kukiz 15, do którego przyjechał facet wyraźnie w mundurze, wyraźnie lesiu czujący po cywilnemu i zaczął straszyć wszystkich, że PiS szantażuje tych i ci posłowie, którzy przeszli do Kukiza, odeszli do PiSu od Kukiza, to dlatego, że ich szantażowali ich rodziny, sugerując ewidentnie, co może być. No niestety, ale nie będę na ten temat mówił, to już jest bez sensu, ja powiedziałem, będę się trzymał. Nie chcę, aby jakikolwiek portal związany z kimkolwiek z PSL-u drukował moje filmy i tak dalej. Usłyszałem, że to ja stracę. Nie, nie stracę, bo wcale mi się oglądalność nie zwiększyła z tego powodu. I nie zwiększy, po prostu. A wy sobie żyjcie sami, bawcie się sami. Jeżeli chcecie oszukać wyborców w ten sposób, że wprowadzicie posła z ramienia PSL Kukiz, a potem on się wycofa, to jest oszustwo po prostu. Jedno wielkie oszustwo. I PSL też powinien chyba pomyśleć, a w ogóle PSL powinien chociaż raz nie wejść do Sejmu, zniknąć z powierzchni ziemi. Och Boże. No właśnie. Co mamy dalej? Panie Piotrze, z całym szacunkiem, ale do Ukraińców czy pani przesadza? Może dobrze przyjeżdżają, czy się organizacji? To zaprezentuje Pola Tryda. Wie pan, w Rzymie też było tak, że niech oni przyjeżdżają do Rzymu, damy im obywatelskie rzymstwo, rzymskie obywatelstwo, to wtedy nauczą się kultury i tak dalej. No i co się okazało? Oni przejęli Rzym i Rzym upadł. To nie o to chodzi. Nie wszyscy, którzy przyjeżdżają tu po to, żeby się nauczyć czegokolwiek. Oni przyjeżdżają tu po to, aby stworzyć pewnego rodzaju piąte kolumny, więc tak, jest to możliwe. Ten, kto mnie o to pytał, jest to możliwe. I mam pytanie, czy przewiduje pan wejście oddziałów ukraińskich do Polski, jak to zrobili Rosjanie w 1939? Jeśli dojdzie co do czego, jeśli będzie taka sytuacja, do której zaraz wrócę, nawiązując do audycji Daniela wcześniejszej, jeśli będzie taka sytuacja, no to wtedy możemy się spodziewać wejścia z dwóch stron. Zarówno od strony Niemiec, ta część niemieckiej Bundeswehry złożona z Ukraińców, bo to do tego wszystkiego zmierza, jak i z drugiej strony też. Oczywiście to będzie ogólnie potępione i tak dalej, a wtedy z bratnią pomocą może nam przyjść druga strona, czyli Rosjanie, i wygrają w ten sposób wszystko. A że po nas będzie, no to będzie, no trudno. Tak uważam, nasza klasa polityczna nie jest w stanie tego przewidzieć, a ta antyamerykańskość, która jest sztucznie wzniecana w ogóle, do czego zaraz dojdę, i wylewanie na mnie kubu wiader pomyj tylko dlatego, że staram się myśleć logicznie i mówiąc wyraźnie, że tylko i wyłącznie w tej chwili mamy jedyną szansę, gdzie poprzez sojusz amerykański z Ameryką mamy jedyną szansę wyrwania się z zaklętych kleszczy niemiecko-rosyjskich. Po prostu, proszę państwa.
Tak mi się i tak i jestem tego pewien. Dzisiaj Daniel przedstawił tam tą słynną, wszyscy się powołują. Taka baba się moja ciekawa rozmowa z Kaktusem, czyli z Krzysiem Adamkiem, który mówi, który trzeba było widzieć jego minę. Krzysiu, jak mnie oglądasz, to się nie obrażaj. Trzeba było widzieć jego minę, bo ja się pytam, a skąd ty wiesz na ten temat, że Trump powiedział, że my będziemy płacić za Fort Trump? Skąd ty to wiesz? Że a on mówi, no bo wszyscy mówią naokoło. Kto mówi naokoło? No wszyscy, no ładnie, wszyscy. No i mówię, wyjaśnijmy mu, co chodzi. Tak, oczywiście. Trump powiedział, że my musimy ponieść nakłady, bo musimy ponieść nakłady. Bo proszę Państwa, kluczem do wszystkiego jest kompatybilność i nie to, co mówią politycy, ale to, co piszą fachowcy, inżynierowie, czasem również i wojskowi, nie w stopniu generałów czasem, na temat infrastruktury, dróg, dopływu prądu. Więc proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że wpuszczając do Polski wojska amerykańskie, czy jeżeli Amerykanie budują bazę, my musimy ponieść pewne koszty, pewne inwestycje, aby to wszystko było kompatybilne, działało w jednym systemie obrony. A tymczasem, proszę Państwa, jaką my mamy kompatybilność? Proszę zobaczyć. Chcecie, żeby Amerykanie nam na przykład, bo to się robi technicznie, jest baza. A proszę mi wierzyć, są w Polsce ośrodki, których mało kto wie i do których i w którym te problemy stały. Co z tego, że my mamy sprzęt? Kupiliśmy sprzęt, dostaliśmy sprzęt za $1 000 000, ale wyszkolić ludzi myśmy musieli za nasze pieniądze. Ustawić ten sprzęt, doprowadzić na przykład wodę, prąd, drogi dojazdowe, zmienić kanalizację. To są te inwestycje, o których mówił Trump. My za to zapłacimy, chyba że chcecie, żeby Amerykanie na przykład robili u nas to wszystko, to wtedy będziemy 51. stanem. Chodzi o to, żeby te wydatki obronne były skierowane nie na remonty T-72, ale na infrastrukturę dopasowaną do amerykańskich systemów. Proszę mi wiedzieć, to jest bardzo ważne. I to mówił Trump. Ten fragmenty, które puszczał również Daniel i pokazał, są ewidentnie wycięte i zmanipulowane. Bo on mówił o wydatkach na obronę w tym momencie. Tylko że w tym tylko że u nas nikt, proszę Państwa, o tym nie pomyślał. Jak ktoś to jest tak, kupuję po prostu, mam tutaj Apple'a, prawda? Kupuję Apple'a i mam pretensje do Apple'a, że muszę sobie kupić za własne pieniądze Adobe Premiere, Office'a czy jakieś inne. To mam mieć pretensje do Apple'a? A tak to, proszę Państwa, wygląda. Tak to wygląda. Poza tym Wojtek Wygibas, no 900, nie płaci, bo to jest koszty utrzymania, również są pewne w tym momencie również i takie. Amerykanie wprowadzą tutaj coś, ale to nie jest tak, że oni dadzą nam jeden F-35, bo jak patrzę, jak my podpisujemy, to wychodzi na to, że my będziemy, że te F-35 to jest cały system. Ja dam Państwu przykład. Granica wschodnia. Nadal wszystko działa, zabezpieczenie na terenie systemy. Ja nie tak dawno słyszałem od kogoś ze Straży Granicznej, że oni właściwie to Ruskie ich zawiadamiają, kiedy systema jest nawalona, tylko tą, jest rozwalona, tylko tą systemę włączają Rosjanie. Myśmy się nie pokusili o zbudowanie po naszej stronie naszego systemu. Jeszcze do nie tak dawna Straż Graniczna działała na dudkach na tamtej stronie, a te szyfrowe taśmy produkowane były w Moskwie. To jest, proszę Państwa, wszystko. A teraz, proszę Państwa, zobaczcie. Co się stało? Sprzedaliśmy całą łączność kablową i wszystko w obce ręce. To głównie jest niemieckie i francuskie, prawda? Przecież licho wie, jakie to są firmy. I teraz podchodzą Amerykanie i kwestia łączności przewodowej. Chcecie, żeby Amerykanie nam to robili? Nie, to są nasze inwestycje. To są inwestycje obronne, proszę Państwa. Więc powiedziałem jeszcze raz, jeżeli tak się robi, proszę Państwa, jeżeli coś się robi po prostu w tym momencie, jeżeli coś chcemy, to ma być to logiczne, proszę Państwa. I od tego się zaczyna. Od dobudowy na przykład budowy dróg. Od budowy różnych rzeczy, które my musimy zrobić. My musimy w to zainwestować. No powiedzmy, lotniska. No będą mieli jakąś bazę. Ale to my musimy wykonać podłączenia zwykłe prądu, wody i tego wszystkiego, bo to będzie nasze. Rozumiecie Państwo? A widzę, że to Państwa nie interesuje. I dlatego tak mówię, ale nie, poszło w lód, bo to jest na wygodnie. Tym bardziej, że po ostatnim twicie pani Mosbacher na temat wyraźnie, na którym Niemcy się poczuli lekko zagrożeni, na temat wycofania i przeniesienia pewnych żołnierzy z Niemiec do Polski, okazuje się, że tak naprawdę o co chodzi. No.
Marzena Kramer. Moim zdaniem Trump podkreślił również to, że Polska sama bez pomocy Chin czy innych państw sama to zrobić potrafi. To była pochwała. Tak, oczywiście, że tak. I teraz mi wszyscy tutaj adwersarze mówią, że chodzi Niemcy, ale że Niemcy oni nic nie płacili. Tak, na początku nic nie płacili. Oczywiście, że tak, ale był plan Marszala. I z planu Marszala kupa szła w odbudowę Niemiec, również tworzenie tych baz. To była inna sytuacja. My jesteśmy w innej sytuacji. Proszę zrozumieć, naszym się wydawało od dawna i od dawna to mówiłem, i tak na przykład był nasz przemysł zbrojeniowy cały jest prowadzony. Cały przemysł jest tak prowadzony, proszę Państwa, cały nasz przemysł jest tak prowadzony zbrojeniowy, że my na przykład w migach 29 wrzucimy Polski, wrzucimy zamiast rosyjskiej grajki, bo tam mieli tą Nataszę, jak pamiętam, piloci mi mówili, mieli tą Nataszę, która jej tam gadała, rosyjskiego oprogramowania wrzucimy oprogramowanie amerykańskie i to będzie działało. Nie, to nie jest tak. Nam się wydaje, że my co, pomalujemy na z naszymi flagami, z tam powiedzmy flagi amerykańskie czy flagę NATO, namalujemy NATO 72 i to będzie kompatybilne, tak? Nie, proszę Państwa, nie. Cały czas próbowaliśmy w tym momencie nastawiać się na różne rzeczy, a to Karakale, a to izraelskie, a to inne i tak dalej, zamiast rzeczywiście nastawić się na jeden sposób. To jest, proszę Państwa, na takim układzie, że człowiek się specjalizuje tak naprawdę. Ja znam 3 systemy komputerowe, tak prawdę mówiąc, i w tych 3 mogę pracować, czyli w Windowsie, w tym, w Macu i w Linuxie, ale naraz pracuję w jednym i staram się rozwijać i specjalizować w Macu głównie. Bo najlepiej mi się w tym pracuje po prostu. Rozumiecie Państwo? Do tego jeszcze, jeżeli dodamy, no tak, a elektrownie zachodnie, no co, jakie elektrownie zachodnie? Oj Krzysiu, znowu gadasz, bo mówiłem Ci, jak to wyglądało. Do tego wszystkiego jeszcze jest problem właśnie elektrowni, czyli problem uniezależnienia się od jednej i od drugiej rzeczy, od jednych i drugich rzeczy, prawda? Nikt Państwu tego nie powie, Pani Aniu, dlatego że rząd traktuje wszystkich jak półgłówków. A jeśli przyjeżdżają fachowcy, którzy mają stopień kapitana, majora, no to się minister obraża, bo jak to z ministrem, który jest z wykształcenia perukarzem czy ogrodnikiem, nie będzie rozmawiał, co? Będzie rozmawiał z jakimś kapitanem, a tam jest rozmowa konkretna. O konkretnych rzeczach. Na przykład o doprowadzeniu rurek do wody, żeby pasowały do celowego amerykańskiego systemu, do naszych. Doprowadzenia prądu. Kompatybilności. A co on się na tym zna? Ale nie. Politycy mówią w ostatniej chwili i to, co powiedział Trump, chodziło o celowe przeznaczenie funduszu na obronność po prostu. To trzeba również i przerobić na system obronny, czy system po prostu przemysłu zbrojeniowego na to, żeby produkował odpowiednie rzeczy do tego właśnie systemu. Do tego właśnie, żeby to było kompatybilne, bo tak to nam nie potrzeba, bo rzeczywiście tych 20 żołnierzy, czy tam będzie, ile będzie stało, to będzie stało. W jednym z tego okazało się, że co? No proszę Państwa, dam Wam przykład. Jest jeden taki poligon, nie będę mówił gdzie tam 2000 żołnierzy natowskich. I co pierwsze, odsiadła w całym miasteczku kanalizację od razu, bo nikt nie pomyślał, że to zwiększy się konieczność, bo niestety człowiek, to jest również i biologia. A tak się myśli w Ameryce, tak się myśli w Stanach Zjednoczonych, tworząc bazy. To jest tak troszeczkę po rzymsku. Rzymianie też zaczynali od ognisk, od tych, od dołów, latryn i tak dalej. Proszę Państwa, niestety, tak to jest. No, panie Piotrze, dlaczego nasi fachowcy nie zbudowali przez 30 lat własnego czołgu? Tyle pieniędzy na wojsko wydała postępów nieba. Bartosz, dlatego, że proszę zobaczyć, co się dzieje w PGZ, kto rządzi PGZ i jak to wygląda. Poza tym są te próby, tylko co z tego? Zaraz przyjeżdża ktoś, zaprosi do Francji jeszcze i tak dalej, prawda? Rosjanie zaproponują korzystne to, że te MIG-i 29, jak nie chcą się do tego przyznać, ale jak zreformowali fotele, no to człowiek zginął przez ten fotel, prawda? Przez tą wyrzutnię. Panie Karolu, ja wiem, że pan się na wszystkim zna. Ja wiem, że pan nawet uczy mnie, jak werbować, bo pan się naczytał książek takich, których ja nie czytałem, bo naprawdę nie czytałem całego Lubluma i ma pan rację. Ja tylko 30 lat pracowałem, także ja się nie znam na tym. No. Więc widzicie państwo, to znaczy, że mamy tak, Madże Bitter, mamy sprzęt wojskowy od sasa do lasa, a tu niestety w nowoczesnych źródłach i w nowoczesnej wojnie, to każdy państwo wojskowy trzeba się na coś zdecydować. Możemy się kłócić, czy mój karabin może być taki, może być inny, ale każdy wymaga jakiejś tam amunicji, to trzeba robić, to jeden tak, ale to chodzi o broń osobistą, o karabiny, noże, o jakieś magnety, o inne rzeczy.
Ale kwestia skomplikowanych urządzeń i dzisiejszego Teatru Wojny i o Jezus Maria, proszę mi wybaczyć, ja w telewizji widzę dwóch śmiesznych panów, którzy siedzą w ławach rządowych i nie mogę na to i się śmieją, nie mogę na to patrzeć. Przepraszam bardzo. Ktoś mi zresztą napisał, że mi się już nie śmiał z tych dwóch śmiesznych panów, bo i zasugerował, że mnie wsadzą albo zabiją. No to bardzo dobrze, też bym chciał. Właśnie. Do tego dochodzi jeszcze cała struktura, do tego dochodzi jeszcze cała struktura łączności, która jest równie ważna. Jeszcze raz powiedziałem, państwo myślą, że Amerykanie, chcąc stworzyć tego klina, pozwolą nam, żeby wykorzystać w łączności z ich bazą niemieckiego T-Mobile czy francuskich sieci światłowodowych? Nie, to my będziemy musieli kłaść, proszę państwa. My będziemy musieli kłaść, chyba że chcemy, żeby zrobili to nam Amerykanie, a wtedy lepiej rzeczywiście być 51. stanem. I o tym ja mówię, o tym powiedział Trump. I tak trzeba rozumieć. Ale ta antyamerykańskość, która jest, jeszcze 447, że będziemy tym płacić i tak dalej, to jest po prostu bzdura. No. Polska kupuje broń na jednym końcu świata, a amunicję na Marsie. No mniej więcej tak to wygląda. O, kukomysz i kamkis. Dobra, Krzysiu, masz rację, kaktus. Kukomysz i kamkis, bardzo dobrze. Kukomysz, dobrze. Krzysiu, powiedziałem ci, trzeba było słuchać na początku, Alternatywa 19, połącz się z Krzyśkiem Przybylakiem i on ci wszystko powie, jak to wygląda. Już tam mówię wprost, to jest naprawdę uczciwy, porządny facet, kierowca, całe życie pracował, wszystko co ma osiągnął ciężką pracą swoich dwóch rąk, od budowy do samochodu i tak dalej. Od budowy, to znaczy on sami na budowach i na różnych rzeczach, stolarz i takie rzeczy. Kto wie, może da ten czas jest dać takim ludziom, którzy nigdy nie byli przez 30 lat i których się również czują oszukani na różnego rodzaju ruchach po prostu. No. I o to chodzi. A my chcemy, żeby co, Amerykanie przyszli jeszcze nam płacili za to? Nie, proszę państwa, nie. To jest bardzo duże, poza tym sobie nikt nie zdaje sprawy, że budowanie tutaj bazy Fort, jak to już nazwane Fort Trump, czy jakkolwiek się to będzie nazywać, już głupia nazwa Fort Trump, bazy tutaj jest ogromnym przedsięwzięciem nie tylko logistyczno-militarnym, ale przede wszystkim politycznym, proszę państwa, i to już widać. To już widać, bo te niemiecko-rosyjskie działania dezinformacyjne, tak jak to Dieronen, Onet ostatnio z tym listem. Oni się tego boją. Boją się tego klina w środku. Bo to zakłóci ich naturalne połączenia i to spowoduje, że połączenie i naturalne pewne rzeczy, czego efektem są te wszystkie dziwne rurociągi, prawda, i to, o czym wiemy i to, o czym nie wiemy, może być pod kontrolą, proszę państwa. Zastanówcie się na ten temat. Karol, a ja się zapytam, czy Polska... Karol, na pewno, jeżeli będziemy... Proszę pana, jeżeli będziemy wydać... No pan nie wie tego, nie przeczytał pan żadnej książce? Przecież pan wie więcej niż ja, panie Karolu. To dlaczego pan się pyta? Przecież pan wie więcej niż ja, się nie znam. Natomiast wiem jedno, jeżeli to jest tak, jak i z pracą operacyjną. Jeśli koszty będą wykonywane, jeżeli koszty będą odpowiednio w ramach ekonomii wydawane nie na administrację i na rozdawacze ołówków, ale na konkretne rzeczy... To będzie nas stać. Naprawdę będzie nas stać, proszę państwa, aby to się wszystko zwróci. Tym bardziej, że my musimy część rzeczy zbudować od początku, jak tu pan mi Tomek 72.pl, sieć światłowodową. No nie tylko to, my musimy w ogóle stworzyć jakąś sieć na wypadek W, a my tego nie mamy, to wszystko jest w obcych rękach. Przypomnę, że Macierewicz chciał to, odkupić. No i co się stało? Jaka zrobiła się nagle afera? No właśnie. Przed dwoma dniami w Rosji był potężny wybuch magazynów amunicji. Czy ma związek z czymś? Nie, to ma związek z bałaganem. Tam podobno coś się nad morzem stało, że zamknęli żeglugę, bo jakieś jest rozpromieniowanie, więc licho wie, co tam oni mają. To przypuszczam, że u nich też jest totalny bałagan. No. Właśnie. Kot Oskar z Irlandii pozdrawia Kitę. Dziękuję. Pozdrowienia dla kota Oskara. Kita poszła spać. No. Rafał Wojnowski, tym niedawno urodzony. Co tam mamy? Ale nie będziemy pieniczyć do chińskiego rurociągi. Zawsze były pod kontrolą Zaby Szwedzkiej i serwis Mielcu. Robert Jańczak. No, w pewnym... No tak, ale proszę pana, ale tu chodzi o to, że my w tej chwili musimy się na coś zdecydować.
A co będzie, jak Trump przegra wybory? Co z bazą? Nie, nie, przypuszczam, że nawet jeśli Trump przegra wybory, w co wątpię zresztą, wbrew pozorom on ma ogromne poparcie Polonii i ta Polonia stanowi bardzo dużą siłę i ta Polonia będzie głosować o Trumpa. Tak wiem z Polonii bezpośrednio. To nawet to i tak jest to, Trump by tego wszystkiego nie powiedział, to jest pewien proces pewnych sił, których emanacją jest Trump. Ja to zawsze mówię i te siły się szybko nie zmienią. Oni wiedzą, co ich czeka i wiedzą, co się dzieje. Synapse. Sprzedano wszystko za grosze, a teraz ono będzie ponownie ponieść koszty odbudowy. To jest śmieszne. To lepiej już wszystko zaorać. Synapse, no ale coś trzeba w kiedyś zrobić. Albo chcemy mieć rzeczywiście kraj, albo się pozbędziemy. Powiedziałem, alternatywą jest bardzo prosta. Mamy pierwszy raz tą szansę. Po tylu latach. Albo wyjdziemy, albo mamy, albo Ruscy i Niemcy. Po prostu. Albo to. Dlatego ta amerykańskość jest ewidentnie działa na korzyść tej opcji takiego merytorycznego rozbioru, jak ja to nazywam, nie fizycznego Polski w tym momencie. Oczywiście wiem, że będę oskarżony, tak jak już miał w mailu tutaj ten taki jeden, co mnie ciągle tutaj nachodzi. Już ostatnio po norwesku zaczął coś pisać. Nazywa mnie, że to ruski agent i w ogóle, i to jeszcze zostałem w tej chwili agentem CIA i agentem Izraela. No i wiadomo, po prostu. Niech tak będzie. Każda forma między Rosją a Niemcami uderza w interes narodowy USA. Jeśli będzie u nas kontrolę stałą USA osadzonej instalacji wojskowej, to spokój od kacabów. Adam Waśniewski, oczywiście, że tak. Bardzo dobrze, panie Adamie. No nie będę zdradzał pana stopnia. Panie Adamie, że pan o tym mówi. I to każdy zrozumie, kto tylko spojrzy na mapę. I to jest jedyna ta szansa. Innej rzeczy nie mamy. Jesteśmy krajem na granicy i jesteśmy krajem, który może dużo skorzystać na tym, jak będzie rolę Klina po prostu. O właśnie, tu Hazeszak. Ale ty, USA cacy. Nie, oczywiście. Nie wiem, kto mu kazał, ale ja go za to wszystko wyrzucę stąd. Bo ja stąd wyrzucam, że z tego kanału wyrzucam niestety wszystkich tych, którzy są. Tak samo zresztą, proszę państwa, tak samo to zresztą jest jak ta wiara w Chiny. To jest paranoja. To jest paranoja, ta wiara w Chiny, proszę państwa. Jedwabny szlak. Czy nie rozumiecie państwo, że jedwabny szlak jest tylko i wyłącznie elementem ekspansji, uzależniania i my się w tym nie liczymy? Sprawdziłem 4 inwestycje chińskie w Polsce, fabryki. Co się okazuje? Wszystkie 4 fabryki chińskie, 4 inwestycje, zatrudniły firmy HR-owskie, czyli te firmy HR rekrutacyjne, ale ukraińskie. I ściągają Ukraińców, gdzie graniczną stawką jest 1700 zł. Rozumiecie państwo? My możemy tylko na to patrzeć. Tak uważam. Panie Piotrze, pani Zagwilno, tam. Niech pani przez. Jaka agentka skarby? No tak, ma pani rację, no. Rzeczywiście. No. Więc widzicie państwo, jak to wygląda. Panie Piotrze, czy dla pana każdy jest. Nie, ja się nie przejmuję, tylko nie lubię takich tekstów tutaj po prostu. Typu Intel czy Dell, Marcines. Oczywiście, tak samo kwestia pewnego rodzaju kompatybilności oprogramowania, ale to już są inne rzeczy. To są rzeczy tak czysto techniczne. Proszę państwa, naprawdę przy budowie takiej bazy, czy przy tworzeniu systemu obrony, tak jak ja to mówiłem kiedyś, prawdziwej kontrwywiadowczej charakterystyki terenu, czy systemu czy ochrony kontrwywiadowczej jakiejkolwiek instytucji, zwraca się uwagę naprawdę na wszystko. Ja zwracam, proszę państwa, jak robiłem to dla PWPW, to dużo z tego zostało. Rzeczywiście to tam zwracały, tam były nawet rzeczy wygięcia słupków, czy wywalanie śmieci, oddzielanie śmieci technologicznych od śmieci normalnych. Różne historie, proszę państwa. I to wszystko jest tam w tym, bo to nie jest tylko sprawy merytoryczne i procedur, ale także i to. Także tu w tym wypadku. Wojtek, no przepraszam, nie dokończyłem. Którzy są antyamerykańscy? No, już. Złośliwi. I którzy są tutaj, piszą mi tu głupoty po prostu. No. Poza tym like a virgin. Oczywiście, że tak.
Bo ja też z tej całej antyamerykańskiej wyglądę, zawsze pytam się, to co, Amerykanie są odpowiedzialni za Katyn, to od razu słyszałem, tak, ale oni wiedzieli i tolerowali. Co wiedzieli i co tolerowali? Nic nie wiedzieli, nic nie wiedzieli. Wszyscy myślą, że oni wywiad dopiero stworzyli, tak prawdę mówiąc, prawdziwy wywiad to oni dopiero stworzyli w momencie wojny. Po wojnie, dopiero po tym, jak oni byli, jakby mieli wywiad, to by nie byli zaskoczeni Pearl Harbor, a byli zaskoczeni Pearl Harbor. Proszę Państwa, dopiero wtedy, jak zaczęła się wojna, skorzyli, no. Stworzyli ten. No. No właśnie, masz rację, Krzysiu. Do tego jeszcze oni dostają, bo takie mają podpisane umowy, oni dostają jeszcze opłatę za, oni jeszcze dostają te, za tego każdego pracownika dostają dopłatę od budżetu państwa. No. Tak, słyszałem, dobry wujek, mówiłem na temat tego Dawida Cygana Kosteckiego, mówiłem, że to jest bardzo dziwne, to jest kolejny świadek z afery podkarpackiej. A to właśnie, gdzie kolega partyjny pana Kukiza, czyli pan Bury, gdzie nic nie można go ruszyć i on jeszcze wróci w glorii sławy do Sejmu i nic go nie ruszy. To jest coś strasznego. To jest coś strasznego. A mnie się rozpracowuje i nazywa wrogiem zamiast tam na miejscu. Właśnie. No. AZ. A ja wiem, mnie się pan pyta, ja podejmuję decyzję. Ja bym podjął sobie w ogóle, tak nawiasem mówiąc, jeżeli chodzi o te wiatole, to lepiej nie mówić. Bo i tak jest im potrzebne, ale to nie chodzi o nas. Ja się zgadzam, jeżeli chodzi o Chińczyków. No. A, Pearl Harbor to false flag, tak pan uważa. Tak, nie było Pearl Harbor, to. Dobrze. Co ja wiem, o co o tym wiem? Bo nie wiem, o czym ja mówię. Byli zaskoczeni, tak jak atakiem na WTC. No byli zaskoczeni, byli po prostu. Polska nie miała sojuszu z USA przed II wojną światową. Byliśmy jednym z wielu sojuszników w stanie naszego aliantów. Tomek 82, Polska, oni w ogóle nic nie wiedzieli na temat Europy i o Polsce. Ich polityka potem była polityką. Generalnie tylko wiedzieli o Niemczech, bo mieli tam własne inwestycje i po krachu na Wall Street widać wyraźnie, jak zaczęli się wycofywać z Europy wtedy, po krachu po 29 roku. Dobrze wiecie Państwo, a potem już było za późno, bo wymagało to czasu. No. Bartek, być może no to są takie teorie, ale tak na dobrą sprawę uważam, że no. Czyli wizyta Karskiego w USA Synapse? Nie, ale kiedy był Karski? Już po Katyniu. Nie ruszali wtedy, bo zupełnie była inna polityka. Proszę Państwa, oni musieli fizycznie wejść do Europy, zobaczyć, co się dzieje. To naprawdę oni, i ja nie bronię Amerykanów, to nie o to chodzi, ale jeżeli chodzi o 39 rok, no to naprawdę nie oni rozpoczęli tą wojnę. Nie oni. Jeżeli to miejmy największą pretensję poza Niemcami i Ruskimi, oczywiście, to miejmy pretensję do Anglików i Francuzów, którzy dobrze wiedzieli, co się dzieje i na to pozwolili. Właśnie. Dobra, co mamy? Niestety przysyłałem dowody Piotrowi OK 2 lata temu na dowództwo do agencji do końca. Panie Piotrze, jeśli dojdzie do konfliktu wojennego USA-Rosja, to my powinniśmy na te bazy. Krzysztof K. Jak, o Boże, kochany, proszę pana, jeżeli dojdzie do jakiegokolwiek konfliktu, te bazy są po to, żeby ten konflikt, żeby tego konfliktu nie było. Powiem wprost, jeżeli dojdzie do jakiegokolwiek konfliktu, my i tak poniesiemy konsekwencje. Ale przynajmniej... Proszę Państwa, doprowadźmy do sytuacji, w której nasz kraj będzie się potrafił bronić, a nie do tego, że na dwie minuty przed wojną cały rząd nas opuści. Basek, ale jak będą jakieśkie bady.pl, to bekniemy za to. A jak nie będzie? To co jak Pan chce? No jak Pan chce? Bekniemy my. Czy Pan sobie zdaje sprawę, że nas odpuszczą? Nas nie odpuszczą. To co pan chce? Rosyjskie bazy? Niemieckie bazy? Jakie pan chce bazy w Polsce? Nasze? Czym? Zdezelowanym T-72? Nielatającymi migami? Tymi paroma F-16? Wojskiem z siedzącym za biurkiem? Proszę pana, no i pan się zastanowi. A kto finansuje? No oczywiście Amerykanie, przecież to wiadomo, że Amerykanie, szczególnie Żydzi amerykańscy, stoją za wszystkim. Całe zło świata.
Dinozaurów też wybili Amerykanie. Pamiętam wyraźnie, to Kopacz o tym mówiła, za pomocą kamieni. No. Nie wiem, skąd wy bierzecie te... Poczytajcie sobie już trochę. No. Poczytajcie sobie trochę. A tak a propos, jeżeli ktoś chce, proszę Państwa, jest film, jest serial, to był serial, który robił kanał Pli chyba. To jest serial z niemieckiego reżysera pod tytułem Czas Hitlera. Dokumentalny, 4-odcinkowy, arcyciekawy, bo tam są niesamowite zdjęcia i złożony jest z wypowiedzi i pamiętników ludzi z tego okresu, z tego okresu. Tam nawet są pierwsze zdjęcia robione przez braci Lumière z tych małych miasteczek austriackich, w których Hitler się wychowywał. No. A jeszcze hełmy, Bastek. Tak, jeszcze hełmy. Przerabiamy również. No. Tadeusz Bartosiak, a pan Robert, a kto finansował ruskich za komuny? Miał pan pełne półki w polskich sklepach? No tak, Amerykanie też i ruskich finansowali. Więcej, oni rewolucję październikową również robili. No. To jest chore. Ale zresztą może zresztą i tak się ze mną z środowiska narodowe absolutnie nie zgodzą, no bo przecież oni są na pełną. Prawda, no tylko że potem tak się dziwnie składa, że z tej pełnej suwerenności wychodzą rozbiory. Tak to ładnie wygląda. Ale tego ja się boję, no niestety. No. Co pan myśli o jego ekipie? Wąsik, Proze i Bender, którą ciągali po sądach do Czadobrzyńskiego uskawienia, że będzie a z dalej. Ja nic nie myślę na ich temat. Nie znam ich. No to jaka ekipa, widzę, ja patrzę, jak działają służby. No. Jeżeli nie działają i więc z tego co wiem, jak to działa tak naprawdę, no i tak myślę. Poza tym widzę, na co są służby skierowane, to wszystko są niestety, mogą być dobrze, ale są policjantami. Także proszę mnie nie pytać o takie rzeczy, ja nic nie myślę na ich temat. Co wy chcecie od Rosji, Hazeszak? Co chcemy? Chcemy po prostu, żeby w końcu ktoś odpowiedział za Katyń, za szereg morderstw, za tyle milionów ludzi wysłanych na Syberię. To Amerykanie oczywiście nam wysyłali tych ludzi na Syberię. Amerykanie również 17 września weszli do nas, proszę pamiętać, proszę pana. No. Co jeszcze chcemy od Rosji? Co my jeszcze chcemy? A, ja już nie mówię o Smoleńsku. Notabene zdaje się, że ta cała historia z Kuchcińskimi lotami, traktowaniem samolotu rządowego i lotów rządowych, instrukcji HET i instrukcji bezpieczeństwa, chyba pokazała, zdaje się panu, również Jarosławowi Kaczyńskiemu, jak to wyglądało w przypadku przygotowania Smoleńska, czyli wszystko to, co mówiłem, się potwierdza. Przykro mi. Dlatego naprawdę chciano i tutaj mnie zneutralizować dokładnie. Czyli żebym już na zawsze mnie zabić po prostu. Tak mi się wydaje. Daniel Kuszta, ale pan pierdoli także. No to bardzo dobrze, panie Daniel Kuszta. Ja pana serdecznie pozdrawiam i wywalaj się pan stąd za takie słowa. Czy mogę wkleić link do dopłat do Ukraińców? Możesz wkleić, wklejaj. 180 dni wokół. Ale to swoi nas mordowali, a zawsze do co innego. Haha, Sorozys, no ta. Dzieci we wrześniu były bite, bo nie chciały modlić się po niemiecku. Kilka pokoleń zaczęło się po rosyjsku. Już tego wystarczy, matko. Raz oczywiście, że tak, ale ja widzę, że naprawdę wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy. Nie zdaje sobie sprawy z tej szansy, jaką w tej chwili mamy i dlatego za tym jestem. Naprawdę. Możecie myśleć o mnie, co chcecie, ale to nie jest to. To po prostu logicznie rzecz biorąc, patrząc na mapę, jest to jedyne dla nas wyjście. Inaczej, no niestety, kleszcze rosyjsko-niemieckie. I znowu będą we wrześniu, więc chcecie. To róbcie. Oczywiście, że potrzebują Polski do rozgrywki z Rosją, Manuel Adams, ale Rosjanie i Niemcy potrzebują Polski do eksperymentów, do strefy buforowej rozgrywki z Amerykanami i z Europą całą, więc co chcecie? Proste. Dobra, proszę Państwa. Skończę na dziś. Puszczę Państwu jakąś piosenkę dzisiaj, wczoraj nie puszczałem. Chcecie? Chcecie Państwo, to jaką piosenkę mam teraz puścić? Bo już się nagadałem. Problem tylko polega na tym. Hazek. Piotrek, nie wywalać za cześć. Przepraszam bardzo. Hazeszak, mnie można obrażać, krzyczeć, jak że tutaj, mówić brzydkie słowa. Ja nikomu tak nie mówię. Nazywać mnie esbekiem, bandytą, tchórzem, wszystkim. Mnie można.
A jak ja się zaczynam bronić, to nie wywalaj za poglądy, tak? To ma być taka demokracja? To jest idealna demokracja tych z LGBT. Oni mają prawo, a ja nie mam prawa krytykować, tak? Tak? Więc będę wywalał. To mój kanał po prostu i już. To nie jest publiczny kanał. Mam prawo. No. Więc proszę zobaczyć, więc ja tego nie rozumiem. Potrzebuje pan diagnozy, ale to pan maila do mnie napisze, a nie tutaj. Za darmo mam tą diagnozę dać. Wszystko robię za darmo i ląduję tak, jak ląduję, że nie mam na chleb po prostu. No. Nie czytałem Nancy Kress. Muszę to znaleźć gdzieś i przeczytać. Przeczytam sobie. Po prostu. No. O, proszę, bo nim jesteś, zwykłym SB. Widzicie państwo? Proszę bardzo, więc będę wywalał, jak jestem zwykłym. Dla ciebie jestem zwykłym. No, nieważne. Więc ja już się po prostu denerwuję troszeczkę, proszę mi wybaczyć. No. Dlatego wycinam po prostu. Mam nadzieję zresztą, że... Powiem szczerze, nawet bym chciał, żeby się sprawdziło to wszystko, co mówię. Tak złośliwie sprawdziły. No oczywiście z punktu widzenia państwowego nigdy bym nie chciał. Ale bardzo bym chciał. Chciałbym widzieć minę tych ludzi, którzy nagle zaczną musieć myśleć cyrylicą. No. Masz bite, panie Piotrze, czy jest teraz jedna choć osoba w PL, która może synchronizować wszystkie działania w sprawie sprzętu wojskowego? Nie sądzę. To powinien być naprawdę to nie może być jedna osoba, to powinien być minister obrony narodowej, który naprawdę dopuści do siebie fachowców, a nie karierowiczów. A niestety każdy z tych ministrów dopuszcza do siebie tylko i wyłącznie karierowiczów, bo lubi, jak mu walą w dach, po prostu. Amerykanie za komuny chcieli na dobie pustynia, a teraz bardziej im niezależna. Panie, proszę pana, Rosjanie również chcieli to zrobić. Zakładali, że pierwsze uderzenia jądrowe będą w nasz kraj w tym momencie. Niestety leżymy w takim położeniu, to były dwa bloki. Dwa bloki. Ja obrażam ludzi tym, co mówię? A czym ja mówię, Robert Jacz? A kogo ja obrażam? Że się nie zgadzam? Nie, nie zgadzam. A będę wywalał ludzi, bo mi się tak podoba i już. Jak się komuś nie podoba, niech tu nie wchodzi, niech się odsubskrybuje, niech tu nie wchodzi, nie musi tu nawet wchodzić i już. Taki jestem. No. Krzysztof K., cały czas mówimy o broni ofensywnej. Ja myślę, taką mamy broń defensywną i dzielność cywilną się udać w ucieczka do lasu, to jedyny sposób na przetrwanie. Chyba tak, proszę pana, ja panu tego nie powiem, ja to mówiłem. Nie ma żadnego. Jeśli po tylu latach w tej chwili robi się instrukcje, jak powinny wyglądać loty samolotami rządowymi, a ja też widziałem te loty, proszę państwa, i kogo mógł się to należy i dochodzą do wniosku, kto może z rodziną, kto nie z rodziną i że znajomych się nie wozi tymi samolotami. Po tylu latach, proszę państwa, to państwo chcą mieć w tej chwili instrukcje dla ludności na wypadek W. Nic, proszę pana, nikt się wami nie zajmie. Nikt się wami nie zajmie. Takie jest proste i nikt o tym nie myśli. No. Polacy nie gęsi swój język, no mają. No. Pan pułkownik Groński to widzę szczoły z rangi na ziemi. Nie, tam przestańcie, pan przestanie tam. To nie o to chodzi, po prostu mówię właśnie. To lemingi, co im powiesz? W to, co wierzą? Ha, ha, ha. No, tylko się może pan śmiać, w dodatku nie ma pan odwagi, pani Haza, pan przedstawić się własnym imieniem i nazwiskiem. To jest najciekawsze. Prawie większość tych obrażalskich nie ma własnych, nie potrafi. No. No. Co wy z tym tchórzostwem, gdzie wyjeżdżają z Polski, uprawdziły padły po co odwiedza seryjny, więc godzien. Tak, ale tutaj, tu ze mną to jest taka dziwna historia. Po prostu. Co pan sądzi o umożliwieniu dostępu do danych pasażerów dla Mossadu na nowym polskim porcie lotniczym? Green Zone i o to, przecież oni mają zawsze od dawna, to jest z powodu pewny aneksu 17 i od czasów, kiedy były zamachy na LR-u, oni mają, i to jest dla swoich pasażerów, mają dostęp do danych pasażerów ze względu na bezpieczeństwo. To jest to do instytucji międzynarodowych ICAO i EKA, ICAK się zapytać. Tadeusz, jest pan zarozumiały? Jestem, mam prawo. A co mam się kłaniać w kółko?
Powiedziałem, panie Tadeuszu, mnie można obrażać, mnie można nazywać jak się chce, można pisać głupoty o mnie, kłamstwa, można mnie nazywać tchórzem, można mnie nazywać bandytą, a ja się nie mogę bronić. I od razu jest pan zarozumiały? Tak, jestem zarozumiały. Jestem, bo coś w życiu już zrobiłem i zapłaciłem za to najgorzej, jak wszyscy mogą, bo zrobili ze mnie śmiecia, zupełne dno. Rozumie pan? Zadowolony pan jest? I już. No. Przykro mi. I będę, jak się komu nie podoba, to do widzenia i tyle. Piotr, kto ci obraża? Wypad, dyskusja, obrażanie. Dobra, dajcie spokój, nie będziemy o tym mówić. No. Trzeba się pogodzić z tym, że Ruskim udało się... Tak, udało się. Niestety ta mentalność, proszę państwa, która jest, to Rosjanie wygrali z tą mentalnością. Ja z przerażeniem patrzę na młodych ludzi, którzy epatują PRL-em, czy epatują Rosjanami, nie rozumieją, nie wiedzą, nie byli. No wiadomo, że przecież to już 30 lat minęło tego czasu. Ja bym ich zaprosił do prawdziwego PRL-u, żeby naprawdę zobaczyli, jak to wyglądało za Gomułki albo za Gierka. No. Niestety. No. Dobrze, proszę państwa, puszczę tango państwu. Wiem, że państwo tego nie lubią, już na sam koniec. Jutro może zrobię coś rzeczywiście o literaturze, trochę może o filmach, bo też takich ciekawych dokumentalnych, bo widziałem parę takich ciekawych filmów dokumentalnych ostatnio. Zobaczymy, co będzie. Tango? No, proszę mi powiedzieć, tango? No, czekam, czekam, tango, tango. Nie ma, Rafał, takiej opcji. Niestety jest obowiązek szkolny. Ale to od nas zależy, co będzie. Teraz, gdzie jest ten mój... O, tu jest. Dobra. I poszli w tango. Tak jak pisze Daniel. Gdzie jest to tango? Dobra, puszczamy tango. I zaraz kończymy. Koniec wyjaśnię ten tytuł, bo znowu zapomniałem. Jam jest tej siły cząstką drobną dziś, a jutro być może mnie zmiecie. Miłości chaustem chcę pijanym być, miłości jakiej nie znajdziecie. Przebrana dusza i wyprany mózg, sam siebie już odnaleźć nie chcę. W poślizgu życia bokiem sunę cóż, zostało z tego co najlepsze, zostało z tego co najlepsze, zostało z tego co najlepsze, zostało z tego. Więc wypij wódki, kolejny łyk i załóż tłumik na pistolet. Gdy mrok rozjaśni światła błysk, zapomnij o tym, co na dole, bo jakaś ona kocha cię i musisz walczyć o nią. Piekło czy niebo, pal to sześć. Ona jest twoją. Mirek Gajewski, wątpię, jestem w Norwegii. Mówią, przyjaciel to jest przyszły wróg, który się jeszcze nie objawił. Więc komu wierzyć tu na miły Bóg? Sam zbaw się, gdy cię Bóg zostawi. Życie z tłumikiem już gotujesz się, nie można pisnąć nawet słowa. Co dzień umierasz, co dzień budzisz się, pół w piachu, pół u Pana Boga.
pół w piachu, pół u Pana Boga. Pół w piachu, pół u Pana Boga. Pół w piachu. Więc wypij wódki, kolejny łyk i załóż tłumik na pistolet. Gdy mrok rozjaśni światła błysk, zapomnij o tym, co na dole. Bo jakaś ona kocha cię i musisz walczyć o nią. Piekło czy niebo, pal to sześć, ona jest twoją bronią. Okej, skończyło się. Było pół tanga, wystarczy. Wystarczy. Proszę Państwa, chciałem jeszcze wyjaśnić tytuł. 30-paromilionowa osoba w państwie, część druga. Otóż, proszę Państwa, dlatego że wszyscy mówią druga osoba w państwie. I podobno marszałek jest drugą osobą w państwie. A ja mam proste pytanie. Co może marszałek? Jaką decyzję podejmuje? W zasadzie i prezydent też żadnych decyzji nie podejmuje, bo tylko premier podejmuje. Marszałek może tylko ewentualnie zrobić to, co mu szef partii każe. Każdej partii. Kto nie jest marszałkiem, to wszystko. I pomachać laską tylko posłom i niczym więcej. Druga osoba w państwie. To mi się śmiać chce, kiedy u nas władza pełnia władzę wykonawczą, jest w rękach premiera i tak dalej, i tak dalej. A większość parlamentarna i tak, nawet jak marszałek jest z innej opcji, to większość parlamentarna i tak zrobi, co chce. Więc ja zupełnie nie rozumiem, co może, jak, dlaczego się nazywa drugą osobą w państwie. W związku z czym ja jestem 30-paromilionową osobą w państwie. Tyle samo mogę. Tyle samo mogę, co marszałek. Zgadzacie się Państwo? A w przypadku, no co, no to zostanie tak, jak to było z Komorowskim, ale tylko wtedy. Tylko wtedy, ale to się zdarzyło raz i wiemy dlaczego. No ale tylko wtedy, po prostu. Trzeba przeczytać Konstytucję i jak to wszystko wygląda, więc zresztą nie rozumiem. Bo zresztą nie rozumiem, proszę Państwa, dlaczego i tutaj wszyscy mówią druga osoba w państwie. Druga to świadczy o ego tych panów tylko i wyłącznie. Oni nic nie mogą. On nic nie może. Może tyle samo, ile ja, czyli 30-paromilionowa osoba w państwie. Tyle samo. Żadnej decyzji nie podejmie. Nie obniży podatków. Nie zrobi nowego systemu wyborczego. Nie spowoduje, nie cofnie diet poselskich. Nie zmieni tego wszystkiego. Nie obniży ilości parlamentarzystów. Nie zrobi po prostu nic. I dlaczego on jest drugą osobą w państwie? Tego nie wiem. Dobrze, proszę Państwa. Dziękuję Państwu, dobranoc i do jutra. Żegna Was 30-paromilionowa osoba w państwie. No. Dziękuję bardzo, dobranoc.